Cześć, to Grzesiek z blogu Hejdom i dziś pokażę Wam różnicę pomiędzy tymi trzema smart zamkami. Mamy tutaj TD, Yale i Nuki. Każdy z tych smart zamków działa na takiej samej zasadzie, to znaczy musimy mieć zamek, wkładkę, która jest w stanie otworzyć się z dwóch stron, jeżeli klucz znajduje się w obu dziurkach po obu stronach. Ale o tym zawsze w każdym materiale o tych zamkach mówiłem. Zresztą linki do testów poszczególnych tych zamków znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. W pierwszej kolejności powiem Wam najważniejsze różnice pomiędzy tymi smart zamkami. Po pierwsze, Yale jako jedyny z tej strony, od wewnętrznej strony, ma możliwość tylko otworzenia zamka przez kręcenie. Powiem Wam szczerze, po przyzwyczajeniu się do przyciskania tutaj i tutaj, to jest to dziwne uczucie i rzeczywiście po prostu jest to zupełnie inna rzecz. Ale znowu, jako jedyny w zestawie od razu ma płytkę, która pokazuje nam, czy drzwi są otwarte, czy są zamknięte. Nie tylko zamek, bo to pokazują oczywiście wszystkie te urządzenia, ale pokazuje nam też to, czy drzwi są zamknięte. Ale niestety, nie wiem dlaczego, producenci nie wpadli na to, że dopiero po zamknięciu drzwi zamek się przekręca. W związku z tym zdarza się sytuacja w każdym z tych zamków, że jeżeli za szybko nie zamkniemy tych drzwi w określonym czasie wcześniej w aplikacji, to nam się zamknie zamek, a drzwi są dalej otwarte. Więc o tym musicie pamiętać. Te zamki w tej chwili tej opcji jeszcze nie mają. Aczkolwiek Nuki po wybraniu wersji z osobnym czujnikiem otwarcia drzwi taką opcję już posiada. Trzecią zasadniczą różnicą jest to, że ten zamek i ten zamek w wersji Pro, Nuki w wersji Pro, ma wbudowany akumulator. I tutaj w Yale nie ma takiego akumulatora. Tutaj mamy normalnie baterie, które musimy wkładać i wymieniać co jakiś czas. Moim zdaniem pod względem designu najlepiej wypada TD. Jest najmniejszy i to jest po prostu mega przewaga na konkurencji. Niestety, ze względu na tą budowę, zastosowali pewne dziwne rozwiązania. Jak dla mnie, to, że tam jest mikro USB, a nie USB-C, to jest duży minus. Tu oczywiście nie mamy, ze względu na to, że jest to tak, a nie inaczej rozwiązane na podstawie baterii, ale tutaj wtedy dali kabelek, który ma magnes. W związku z tym, jak on się będzie obracał, bo taką ma konstrukcję, to nam nie zerwie tego kabelka. A tutaj wymyślili, że jest z dwóch stron to ładowanie, od tej i od tej strony możliwe. Możecie zwrócić uwagę też na konstrukcję tych zamków. Ten jest najbardziej potężny, ten jest najmniejszy, ten jest taki średni, ale ten jest cały metalowy. Po co to zrobili? Nie mam pojęcia. Od wewnętrznej strony raczej to nie ma znaczenia. Od zewnętrznej, gdyby to było, to oczywiście wyglądałoby to inaczej. No ale przecież tego nie montujemy na zewnątrz. W związku z tym im mniejszy, według mnie, tym lepszy. Dlatego pod tym względem Gerda TD bije na łeb konkurencji. Jeżeli chodzi o bezawaryjność działania, to zdecydowanie te zamki po prostu nie mają takich problemów i o tym muszę jasno powiedzieć, to po prostu działa. Nie macie się o co martwić. Każdy z tych zamków bez najmniejszego problemu rozpoznaje, kiedy wyjdziemy ze strefy mieszkalnej i wrócimy do niej i aktywuje się i otwiera nam się zamek. Oczywiście, o ile nie ubijemy aplikacji w procesach naszego telefonu. Musimy o tym pamiętać, że w tych aplikacjach musimy włączyć blokadę usypiania aplikacji, bo inaczej te zamki nie będą nam działały poprawnie. Jeszcze do niedawna TD Gerda musiała mieć wkładkę, która była specjalnie przystosowana do tego zamka. Na szczęście w tej chwili nie jest to już potrzebne i można dokupić, czy też kupić model już z adapterem. Jest to troszkę droższe, ale wtedy nie musimy wymieniać wkładki. Musicie też wiedzieć jedną rzecz. Te dwa zamki potrzebują dodatkowo bramki Wi-Fi, żebyśmy mogli zdalnie nimi sterować. Nuki natomiast, Nuki 3.0 Pro, ma tą bramkę wbudowaną, ale w związku z tym, że jest ta bramka Wi-Fi, ona pobiera dużo prądu i ten zamek najkrócej trzyma z włączoną tą opcją. Więc tutaj musicie mieć świadomość, że jeżeli chcecie, żeby zamek trzymał jak najdłużej, to w tym momencie albo w tym wyłączacie Wi-Fi i kupujecie osobną bramkę, albo wybieracie po prostu od razu wersję z bramką. Jeżeli chodzi o montaż, to Nuki bije na głowę konkurencję. Autokalibracja jest po prostu rewelacyjna. Nieważne, czy wymieniamy baterię, czy demontujemy ten zamek, tak jak ja na przykład robiłem w czasie testów, to po prostu wkładamy ten zamek, włączamy zasilanie i Nuki automatycznie przekręca klucz do oporu i z powrotem otwiera. Dzieje się to automatycznie i nie musimy się w ogóle martwić o kalibrację, o ustawianie. Po prostu montujemy, zakładamy, naciskamy przycisk i urządzenie jest gotowe do użytkowania. Oczywiście wszystkie te zamki bez najmniejszego problemu łączą się z Google Home.
Pamiętajcie, że w momencie, kiedy chcemy głosowo otwierać taki zamek, to musimy dodatkowo ustawić PIN w Google Home, który umożliwi odblokowanie takich zamków. Ale działa to bez najmniejszego problemu. Nuki jako jedyny ma MQTT, czyli lokalne połączenie z Home Assistantem. W związku z tym najlepiej będzie sobie radził. Aczkolwiek Gerda TD ma nieoficjalną integrację i też działa lokalnie. Natomiast Yale niestety, ale ma chmurowe rozwiązanie i to nie zawsze działa natychmiast i jest uzależnione od internetu. Czas na podsumowanie tego materiału. Jakie zamki, jakie opcje, to już wszystko wiecie. Teraz, który tych zamków wybrać. No więc wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje i jakie mamy potrzeby. Jeżeli zależy nam najmniej rzucającym się w oczy smart zamku, no to w tym momencie Gerda TD wygrywa, ale jest też najdroższa. Jeżeli chodzi nam o najlepszym połączeniu z na przykład Home Assistantem lub jakimkolwiek innym systemem, to Nuki 3.0 pod tym względem ponownie wygrywa. Jeżeli chodzi o budowę i taką mosiężność, taką mocną tą obudowę, żeby to wyglądało po prostu porządnie, to jej znowu pod tym względem bije na łeb konkurencję. Każdy potrzebuje czegoś innego. Dlatego warto zobaczyć w opis tego filmu i kliknąć na ranking zamków Smart, ponieważ tam zamieszczam tabelkę, gdzie wszystko jest porównane i dokładnie wypisane. Każdy ma inne potrzeby, więc każdy zwróci uwagę na coś innego. Dlatego naprawdę warto przed zakupem odwiedzić stronę i sprawdzić to. No i oczywiście znajdziesz tam też najlepsze ceny, jakie udało mi się znaleźć w internecie. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!